To popatrzymy na cię. Gdzieś tu zerkniemy, tak? Gramy. Jest. Klask. Siemanko, strefa sztuk walki przyjechała do Rybnika, do Kaspra HTA. Siemanko, Kasper. Siema, siema. Nie wiem, czy wiecie, pewnie część z was wie, część nie. Kasper trenuje, co trenujesz? Trenuję brazylijski jiu-jitsu. Prawie od początku tego roku, kurde, zacząłem trenować w Rio Grappling, Monster Akademia w Rybniku, Wojtka Machulaka. Tyle na ten moment. Tyle na ten moment. Na co dzień Kasper jest muzykiem. Powiedz, jak godzisz muzykę z treningami? Czy jest to trudne raczej do zgryzienia, czy wszystko łatwo pogodzić? Na pewno jest trudno pogodzić wszystko tak, jakbym chciał pogodzić, bo generalnie treningi, jeżeli chcesz je wykonywać dobrze, są bardzo absorbujące. Dużo trzeba latać na te treningi, żeby to miał sens, przynajmniej mi się tak wydaje. Ja tak zawsze byłem nauczony, że jak już coś robić, to wiesz, to porządnie, a nie po łebkach. Treningi jiu-jitsu są w poniedziałki, środy, piątki, soboty, wolna mata. Także kurde, po początku, gdzie tam chciałem się rozruszać, pochodzić te dwa razy w tygodniu, potem przeskoczyłem na 3-4 razy w tygodniu. Czasem to nawet dochodziło do 5-6, gdzie tam jeszcze w międzyczasie sobie chodziłem z kolegą pobiegać, poboksować, coś sobie porobić. Także kurde, jak się robi muzykę i chce się to połączyć ze sportami walki, to nie jest łatwe, ale myślę, że jak ktoś chce coś robić, to będzie to robił, nie? I zawsze znajdzie czas. Okej, okay. Wypłynęło z klubu Kaspra info, że często dobiera sobie sparring partnerów z troszeczkę wyższym pasem niż ma sam. Skąd ta różnica? Generalnie to jest tak, że wiadomo, mieszane mamy te grupy. Czasem trenujesz z białym pasem, czasem trenujesz z kolorowym. Ja zawsze gdzieś tam, kurde, staram się znaleźć kogoś, kurde, kto ma lepszy pas często, po to, żeby wyłapać jakieś lepsze rzeczy. No, prawda jest taka, że jak trenujesz z kimś lepszym od siebie, to zawsze będziesz zaliczał większy progres, nie? Wiadomo, że fajnie jest potem wrócić do walki znowu z tym białym pasem, takim samym jak ja, i poczuć, że jest jakaś różnica, że udało ci się kogoś udusić, że udało ci się lepiej przejść pozycję i tak dalej, i tak dalej. Także jest to, kurde, na pewno zajebiste, tym bardziej, że mamy parę purpurowych pasów, mamy dużo niebieskich pasów w klubie, raczej tych białych pasów jest chyba mniej. Mhm. Sporty, wiadomo, jak każdy, przynoszą kontuzje. Spotkałeś się z tym w ciągu ostatnich kilku miesięcy? Dokładnie tak. Tak jak mówiliśmy wcześniej, zdarzyło mi się złapać dwie kontuzje. Pierwsza po nieodklepanej balaszce. I to było raczej krótkie, 2 tygodnie. Generalnie raczej przeważnie mam tak, że jak łapię kontuzję, to mój organizm dosyć szybko się regeneruje. Natomiast druga była troszkę poważniejsza. Bo pozbawiła mnie treningów prawie na 2 miesiące. Dzisiaj wracam po tej przerwie, jak wiecie, i mam nadzieję, że kurde, wszystko będzie elegancko. Kasper ma trening za 15 minut i przez nas się spóźni. Za 8. Za 8. Za 8 minut jest trening, także za chwilę, kurde, karniaki polecą. No ale co poradzisz, no. No i tak, no, jak każdy, jak wiecie, sporty walki są, jest kontuzjogenna sprawa. Nie idzie w parze z wieloma rzeczami, tym bardziej jak na przykład robisz muzykę i zaczynają ci się robić kalafiory na uszach i trudno ci włożyć słuchawkę do ucha, a mam akurat taką, kurde, predyspozycję do tego, żeby te kalafiory mi się robiły, także no, trzeba było grać w szachy, wiesz, o co chodzi. No tak, zaszła u ciebie reakcja, tak? Ta. I lekarz startował z igiełką. Tak, było, no. Udało się? Ściąganie 3 razy, no coś tam się udało. I tu mi jeszcze troszkę tak zostało na lewym. No źle nie jest. Ale już, no, ale słuchawki mam kupione, wiesz, o co chodzi. Za niedługo, tak jak zapaśnicy, będę zapierdalał w tych słuchawkach na treningach. No, no właśnie. Bo jednak, kurde, muzyka jest dla mnie bardzo ważna i jak, wiesz, jest to, oprócz tego, że to moja pasja, to jest też mój zawód i muszę być mobilny w formie. Okej. Okay. Ostatnie pytanie sportowe. Zobaczymy cię na jakiejś gali? Czy zobaczycie mnie na jakiejś gali? Chciałbym się sprawdzić na jakichś zawodach na początek. Wiadomo, jako hip-hopowiec, raczej w porównaniu do tych fighterów, którzy biją się profesjonalnie, jestem, kurczę, amatorem. Jak widzieliście na sali u nas, mamy wiele młodych talentów, którzy na pewno coś zdobędą w przyszłości. Ja uważam siebie za amatora, który po prostu realizuje swoją pasję, do której zbierał się wiele lat. I bardzo się cieszę, że udało mi się przemóc
i samemu zacząć walczyć, a jak to będzie za jakiś czas, ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że ja jestem taką osobą, która jak się czegoś bierze, to raczej nie, z tego nie rezygnuje, także kurczę, no za parę lat wrócimy do tematu, mam nadzieję, spotkamy się. Okej, super. Jeszcze taki temat odnośnie muzyki. Lada moment wychodzi twoja płyta. Z czym się jadło i przygotowanie, i z czym będzie się jeść? 28 października dokładnie nakładem Step Records wyjdzie mój najnowszy album Family First. Będzie to płyta, która będzie krążyła, tak jak tytuł wskazuje, wokół spraw związanych z rodziną. Nie będzie to tylko sercowe, miłosne jakieś rozgrywki i tak dalej. Będzie tam dużo ulicy, bo jestem dzieciakiem z ulicy, wychowałem się na ulicy. Płyta myślę, że odzwierciedli kurczę wiele zjawisk z mojego życia. Myślę krew, pot i łzy, tak jak na macie. Okej. Okay. I tyle. No dobra, dzięki bardzo za rozmowę. Wiesz, że jeszcze nie raz się zobaczymy. Strefa Sztuk Walki. Dzięki Kasper bardzo. Dzięki serdecznie. Pozdrówki. Do zobaczenia. Elo. Nie, widać tutaj tego? Widać, od tak? Kolana jest w górę. Aha, no to no dobra, to co, jeszcze raz szybko to jeszcze pytanie. Jeszcze raz. Mogę przejechać? Jasne. Miało. Zapraszamy. Jak każdy sport, łatwo złapać kontuzję. Spotkałaś się z tym?